Gody żmij to niezwykle spektakularne zjawisko. W Tatrach mają miejsce w kwietniu i w maju. Samce odganiają rywali, angażując się w walkę. Unoszą przy tym pionowo-przednią część ciała, wykonując kołyszące się ruchy. Próbują zepchnąć, przycisnąć przeciwnika do ziemi. Walka, nazywana niekiedy tańcem błyskawic, trwa dopóty któryś z zalotników, wyczerpany, opuści arenę zmagań. W czasie pojedynków nie są wykorzystywane zęby jadowe. Zwycięzcą okazuje się na ogół samiec, który jest większy. Według naukowców część samic, około 15%, dojrzewa płciowo po przekroczeniu około 40 cm długości ciała. Jednak większość samic zaczyna rozmnażać się, gdy ma pół metra, co zbiega się z osiągnięciem 4. lub 5. roku życia. Ale to rozmiary, a nie wiek, mają decydujące znaczenie. U dojrzałych samic rozród w danym roku zależy w dużej mierze od ich kondycji na początku sezonu aktywnego, po przezimowaniu. Do rozpoczęcia cyklu rozrodczego niezbędny jest progowy, odpowiednio wysoki poziom rezerw energetycznych. W okresie rozrodczym samice inwestują swoje zasoby w rozwój zarodków, a w ciąży przestają pobierać pokarm. Przestają zatem rosnąć, tracą około 1 trzeciej początkowej masy ciała, a po porodzie są bardzo wychudzone. W latach, kiedy samice nie przystępują do rozrodu, intensywnie żerują, aby odbudować swoje rezerwy tłuszczu. Od tego będzie bowiem zależeć, czy i kiedy odbędą kolejne gody. Większość samic, które osiągnęły dojrzałość płciową, rozmnaża się tylko raz w ciągu swojego życia, rzadziej raz na 2 lub 3 lata. Młode w liczbie od 3 do 15 przychodzą na świat pod koniec lata i na początku jesieni. Mają wówczas niewiele czasu przed pierwszą zimą na zgromadzenie zapasów i odnalezienie bezpiecznej kryjówki, a w konsekwencji wiele z nich nie dożywa do wiosny.